Inferno w grze. Jeźdź, driftuj i lataj na nowych torach. Przybywa wyspa Inferno. Zadania wyspy Inferno. Będziesz to uwielawać. Ukończ zadania wyspy Inferno i zdobądź dopalacz, płynny ogień, ślad płynny ogień i punkty doświadczenia. Swoją drogą, ciekawe słowo. Zadania rankingowe. Ukończ zadania i zdobądź ślad grom soniczny i dopalacz grom soniczny, ścigając się w trybie rankingowym. To oznacza tylko jedno, że w dzisiejszym filmie zajmiemy się nowościami w Rocket Racing. Przejdźmy od razu do zadań. Mamy wspomnianą wcześniej wyspę Inferno. Cele dodatkowe: zdobądź dopalacz, płynny ogień i ślad o tej samej nazwie. Mamy ukończyć zadania tygodnia pierwszego, drugiego i tak aż do ósmego. Ok. Tu mamy zadania tygodnia pierwszego. W nagrodę wyspa Inferno, magmowy mix, muzyka z lobby i ścieżka dżemowa. Uzyskaj co najmniej 50% mocy dopalacza startowego w wyścigach. Aktywuj turbo. Pokonaj dystans jadąc lub driftując. Aktywuj jazdę w cieniu aerodynamicznym w wyścigach. Pokonaj dystans używając turbo. Ukończ wyścigi. Uzyskaj łączną wartość dopalacza startowego w wyścigach. Ukończ wyścigi po użyciu 250% mocy silników dolnych. Musimy jeszcze spojrzeć. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem zadań, czyli musimy wykonać wszystkie zadania. Nie możemy żadnego pominąć, jeśli chcemy zdobyć główną nagrodę i tak naprawdę w tym tygodniu najważniejszą i jedyną wspomnianą wcześniej muzykę. A spójrzmy jeszcze, mamy tydzień drugi, cel dodatkowy, nagrodę, uwaga, ostre zakręty, ekran wczytywania. Również będziemy mieć 8 zadań do wykonania. Dalej tydzień trzeci, cel dodatkowy, nagrodę, aż czuć gumę, ekran wczytywania również. Tydzień siódmy, nagrodę płynny ogień, fioletowy wariant dopalacza. Tydzień piąty, nagrodę szosowe Inferno, ekran wczytywania. Tydzień szósty, nagrodę kręta kaskada, kolejny ekran wczytywania. Oraz tydzień siódmy, nagrodę dostaniemy, uwaga, na ławę. No i znowu mamy ekran wczytywania, sporo ich tutaj. I tydzień ósmy, już ostatni. Nagrodę płynny ogień, fioletowy wariant śladu. Ale to nie wszystko, bo mamy jeszcze rankingowe. Tutaj również zmieniły się nagrody. Mamy w nagrodę grom soniczny dopalacz za rangę brąz 1. Ok, tutaj mamy po prostu dopalacz, tutaj wariant kobaltowy, tutaj wariant różowy, szary wariant, limonkowy, kolor leśna zieleń. Brzmi ciekawie. Wariant dopalacza w kolorze tym razem błękitu nieba. Lęczowy. Szafranowy. Sieny palonej. Mamy czarny. Tutaj, o proszę, zmiana. Tym razem jest ślad. Grom soniczny. Szary wariant,
leśna zieleń, limonka, pomarańcza, kobalt, tu mamy błękit nieba, znowu sieny palonej, szafran, róż, czerń, tytanowa biel. O proszę, ale tym razem tutaj mieliśmy ślad, a tutaj mamy dopalacz. Karmazynowy wariant śladu. Karmazynowy wariant dopalacza. Fioletowy wariant śladu. Fioletowy wariant dopalacza i już ostatni. Nie denerwujcie się. Złoty wariant standardowego śladu. Tym razem nie będę wam czytać tych wszystkich zadań. Żeby tutaj naprawdę, żebyście tutaj nie uciekli od tego filmiku. Ale to nie wszystko, co nowego na nas czeka, ponieważ jak widzimy wyścigi rankingowe na przykład, zobaczymy nowe tory od Epic. Wyspa Czaszkowej Skały, Obsydian, Lazurowa Grota, Wyspa Bliźniaczych Płomieni, Zatoczka Bryzy, Luksusowa Laguna, Wulkaniczna Wyrywa. To są wszystkie najnowsze tory, które doszły razem z najnowszą również aktualizacją. Dajcie znać, czy w ogóle gracie w Rocket Racing. Czy jesteście zainteresowani nagrodami? Chcielibyście zobaczyć, jak się będą prezentować? Muszę już zacierać rączki, żeby je odebrać? Dajcie znać! A na razie dziękuję za to, że byliście. Trzymajcie się cieplutko i pa, pa!